kontrola na odcinku 300 metrów. Kontrola radarowa. Dochodzimy. Tu jest znak teren zabudowany. I tu po lewej stronie ustawiamy śmietniczek. Strażnik miejski był daleko w głębi schowany. No i wyjeżdżamy z miejscowości. Dokładnie 156 km. Znak wykorzystywany jako podstawa do antenki. Kierowca autobusem zwolnił. To dosyć mocno. Ładna, długa, prosta, przelatująca przez miejscowość jest niewątpliwie idealnym miejscem do pobierania podatków dodatkowych. Nadciągają pieniądze w ilości 3 sztuk dla Białego Boru. Kolega się wykazał hamowaniem, prawie spiskiem. I pan z pasacika dostał zdjęcie. No tu uciekł. I w ten sposób wycieczka nad morze plus 150 dla Białego Boru. Warnik sprawdził fotoradar, jak wygląda. Trzeba by na pewno je najładniej.
Świeży nabytek w Białymborze. Witam. Nie znamy się. Ja nie widziałem pana. Jakiś nowa twarz. Tak. Aha. Jak się w końcu pracuje legalnie? Lepiej? Cały czas było legalnie. No jak? Od 26 czerwca jesteście legalni. Od 26 czerwca mamy rozporządzenie. I od tego momentu jesteśmy legalnie ustawieni. Można powiedzieć, że ogólnie. Niestety nie mogę się wypowiadać w tej kwestii. Nie jestem osobą upoważnioną. To jaki fajny zestaw. Paleta, rowerek, wózek. Tak właśnie myślałem, że to pan. Dlatego przyszedłem się też przywitać. Bardzo mi miło. A może jeszcze raz, Emil? Piotrek. Piotrek, miło. Właśnie coś słuch o panu ostatnio zaginął. A tam słuch zaginął. Słuch nie musiał zaginąć, tylko kwestia w tym, że jeżeli od 31 grudnia 2010 roku do 26 czerwca 2011 roku nie było rozporządzenia, w związku z powyższym wszelkie zdjęcia z fotoradarów powinny trafić gdzie? Do kosza. A gdzie trafiały? No właśnie. Nie trafiały do kosza. Ale od razu po 26 czerwca jest wysyp, bo przed 26 czerwca nie to tylko Biały Ból, Lnica, Człuchów, Dębrzno, Rzeczenica. No, trzy fotoradary ustawić pod rząd i to nazywać kontrolą kaskadową. Czyli można powiedzieć, że praca rusza na nowo. Nic się nie zmieniło, minął rok. No tak szybko jedzie, że chyba wpadnie. Albo taki mam plan. Minął rok i tak naprawdę się nic nie zmieniło. Dalej te same metody, ta sama technika. Wszystko bez zmian. Przekroczył 50, ale nie przekroczył progu. No nie przekroczył 60. A powinien też przekroczyć 63 km na godzinę. A nie 60. Bo multanowo znowu ma granicę błędu, która jest... Nie wiem, dlaczego się ludzie o to nie wykłócają. A powinni. Z tego miejsca. O. Z tego miejsca pan Piotr nie tylko odrabia lekcje zadane przez komendanta, ale i patrzy, czy krzywda się nie dzieje. Urządzenie, które biorąc pod uwagę, że są trzy, to jakieś 7 baniek już zarobiło. To praktycznie 1 kg tego urządzenia jest 1 kg jest wartości złota. Lekko 7 milionów, niesamowite. Romantyczna okolica na ustawienie fotoradaru, jak zwykle. I mamy drugą antenę do komunikacji, żeby zdjęcia na świeżo przychodziło. Do widzenia, panie Piotrze.
akurat stał tam i taką miał kamizelkę wywieszoną, uważaj, bo to radar. To chyba o niego chodziło.